Hej, witajcie w trzecim odcinku Areny na Sucho. Tym razem zajmiemy się moją ulubioną klasą, szczególnie w grach rankingowych, czyli Łotrem. Nie jest co prawda jedna z najpopularniejszych klas na arenie. Niewiele osób tak naprawdę lubi Łotra przez to, że mamy te wszystkie kombinacje, które nie wszyscy wiedzą jak najlepiej wykorzystać. I to jest ten główny problem, dlatego częściej grają klasami, które są dość takie, powiedzmy, hop do przodu, czyli tam mag, paladyn czy druid, który też w zasadzie nie potrzebuje zbyt wiele ogarnięcia, ma na tyle mocne karty i mocnych stronników z prowokacją, że nawet nie potrzeba za dużo kombinacji. Natomiast jeżeli chodzi o Łotra, no to już trzeba się troszeczkę nagłowić, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że w grach rankingowych mamy tak zwanego Miracle Rogue'a, który w zasadzie opiera się na tym, jak najlepiej połączyć nasze karty, jak przelecieć jak najszybciej przez całą naszą talię i zamordować naszego przeciwnika. Także bez już dalszych wstępów przejdziemy po prostu do Łotra i zobaczymy, co nam tutaj pokażą. No i tak, mamy pierwszy wybór. South Sea Captain, czyli 3-3 za 3. Nasi pozostali piraci dostają plus 1, plus 1. To jest całkiem nie najgorsza karta, aczkolwiek może się zdarzyć tak, że nie trafimy żadnego więcej pirata, a nawet jeśli, to nie będziemy ich mieli obydwu, czy tam wszystkich trzech, czy czterech w jednym momencie na ręku. Może zdarzyć się taka sytuacja, oczywiście. Mamy Patient Assassin, czyli 1-1 z ukryciem za 2 many, który działa podobnie jak Kobra, czyli zabija cokolwiek zaatakuje. Może zabić nawet Isere, Ragnarosa, Deathwinga, czy coś w tym guście. To jest bardzo, bardzo ciekawa karta. Niewiele osób co prawda ją gra w grach rankingowych, dlatego że jest zbyt dużo czarów, które są w stanie go zabić, nawet jeżeli jest ukryty, chociażby tajemne pociski albo konsekracja, coś w tym guście. No i mamy Big Game Hunter, czyli bardzo solidną kartę za 3-4-2, której okrzykiem bojowym jest to, że zabija stronnika z 7 ataku lub więcej. Tak naprawdę te dwie karty mają dość podobne działanie, służą do tego, żeby radzić sobie z mocniejszymi stronnikami, natomiast nasz tutaj zabójca ginie z tej okazji, a Big Game Hunter wcale nie. I w związku z tym właśnie jego weźmiemy. Dlatego, że nawet jeżeli nie nadarzy nam się okazja, żeby go wykorzystać, że tak powiem, w odpowiedni sposób, to zawsze mamy 4-2 za 3 w porównaniu do 1-1 za 2. Także ogólnie rzecz biorąc, ta karta będzie moim zdaniem lepsza. No mamy tutaj drugi wybór, Wispa, który no akurat dla Łotra całkiem jeszcze jest ok, bo pozwala nam aktywować kombinację Wilczego Jeźdźca i Ogra. Tak naprawdę wybór jest pomiędzy Wilczym Jeźdźcem a Ogrem. Weźmiemy sobie Ogra, żeby mieć już coś takiego late game'owego, solidnego, mocnego stronnika na końcówkę gry. No tutaj mamy dość prosty wybór. Kapłanka nam od razu odpada. Już wcześniej wspominałem, że nie jest to najlepsza karta. Mamy Berserkera Zamani, który jest bardzo dobrą kartą. Fajnie by było go mieć, no ale mamy za to cios w plecy, który jest jedną z najbardziej przegiętych kart Łotra, dlatego że za 0 many zadajemy 2 punkty obrażeń. Jedynym minusem jest to, że te 2 punkty obrażeń możemy zadać tylko stronnikowi, który jeszcze nie dostał żadnych obrażeń. Ale jest to tak zwany combo starter, czyli karta, od której rozpoczynamy naszą kombinację. Za 0 many bardzo fajnie mieć ze 2, ze 3 w talii. No i w związku z tym weźmiemy sobie tutaj drugą, nawet niespecjalnie patrząc na to, co tutaj innego się dzieje. No i tak, mamy tutaj tego Dragonhawka, który jest cieniutki. Mamy zabójczą truciznę i sprint. Sprint tak naprawdę przydaje się tylko w momentach, kiedy mamy pełną kontrolę nad stołem, nie musimy polepszać naszej sytuacji, nie musimy radzić sobie ze stronnikami przeciwnika, możemy na spokojnie tej siódmej czy tam którejś kolejnej turze dobrać sobie te karty i po prostu zwiększyć
naszą przewagę, natomiast zabójcza trucizna będzie bardzo przydatna. Wtedy nasze sztylety zamiast jeden ataku mają 3, plus jest to kolejna karta tania, która pozwala nam rozpocząć kombinację, tak? Kosztuje tylko jeden. Także w tym przypadku zabójcza trucizna na pewno będzie solidniejszą kartą niż sprint. No tutaj mamy kolejny w miarę ciekawy wybór. Mogushan Warden byłby fajny, gdybyśmy mieli zimną krew, którą wcześniej odrzuciliśmy. Inaczej jest dość cienki. Mamy tutaj czempiona Wichrogrodu, który jest solidną kartą. No i mamy Ghoula. Biorąc pod uwagę fakt, że mamy zabójczą truciznę i dwa ciosy w plecy, to jest duża szansa, że będziemy w stanie tego Ghoula sobie podpompować. Także weźmiemy jego. Będziemy mieli coś taniego, w sensie taniego stronnika na początek gry. Tutaj kolejny interesujący wybór. Odrzucamy Farseera, bo jest cienki jak kompot z desek. Mamy tutaj tego najemnika, który jest bardzo mocną kartą. I mamy wachlarz ostrzy, który też jest ciekawą opcją. Jedną z dwóch kart, które dają nam obrażenia obszarowe w przypadku Łotra. Drugą jest oczywiście nawałnica ostrzy, tudzież Blade Fury. To pozwala nam również dobrać karty w przeciwieństwie do nawałnicy ostrzy, ale za to nawałnica ostrzy daje nam więcej obrażeń, jeżeli dorzucimy chociażby zabójczą truciznę. Natomiast tenże najemnik jest zbyt mocną kartą, żeby go pominąć. 7, 6 za 5 stanowczo rekompensuje nam fakt, że nasi pozostali stronnicy będą nas kosztować od tego momentu 3 many. A tutaj akurat mamy prosty wybór. Magma Rager jest cieniutki, Mogushan Warden też jest cieniutki, więc bierzemy ogra bez specjalnego zastanawiania się. Tutaj natomiast jest dość ciekawy wybór. Mamy ukrycie, które myślę, że na arenie niespecjalnie nam się przyda. W talii dla Miracle Rogue'a byłoby jak najbardziej w porządku, natomiast w tym przypadku no nie jest jakieś zbyt cudowne. O Voodoo Doktorze już wspominałem, że ta karta jest dość cienka, natomiast mamy tutaj pirata, który ma 2-1 za 1 z szarżą, czyli taki ten Murloc, który kosztuje 2, ale ma szarżę tylko kiedy mamy broń. Tyle, że w przypadku Łotra mieć broń to jest żaden problem, skoro nasza umiejętność bohatera polega na tym, że przyzywamy sobie bronię, także ta karta będzie stanowczo lepsza. No tutaj wybór jest dość prosty. Master Swordsmith jest ok, ale nie jest jakiś wybitny. Alchemik jest sytuacyjny. Mieliśmy już podobny wybór kiedyś tam w którymś z poprzednich odcinków. No i mamy Argusa, który jest bardzo solidną kartą. Nie mamy jeszcze żadnych czwórek, więc śmiało bierzemy Argusa w tym przypadku. No tutaj natomiast jest ciekawie. Mamy Perdition's Blade, która jest bardzo ciekawą bronią, szczególnie z kombinacją. Pozwala nam zadać 2 punkty obrażeń za darmo. Plus dwa kolejne z broni, więc teoretycznie, jeżeli uda nam się zrobić z tego kombinację, to zadajemy 4 punkty obrażeń z samej tej jednej karty. Mamy Kodo, które zjada stronnika z 2 lub mniej ataku. No i mamy Blade Fury, czyli tą drugą kartę obszarową. Powiem wam tak. Moim zdaniem. Najlepszym wyborem będzie Perdition's Blade, szczególnie, że mamy zabójczą truciznę, także będziemy w stanie jeszcze je wzmocnić do 4 ataku. Tak naprawdę kart obszarowych nie potrzebujemy aż tak. Kodo jest bardzo ciekawym stronnikiem, bardzo przydatnym, natomiast wydaje mi się, że tutaj ten sztylet bardziej nam się przyda. Sztylet czy miecz w zasadzie, nie wiem tak do końca, co to jest, ale raczej sztylet. Także tak to zrobimy właśnie. No tutaj mamy bardzo prosty wybór. Od razu widzimy, że jest tutaj golem zbożowy, który jest jedną z tych kart, które bierzemy zawsze, tak jak Glut, Yeti, tarczowy z Sendzinu i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nawet się nie ma co zastanawiać. Tutaj z kolei mamy dwa Murloki i Ostrze Nocy. Nie mamy jeszcze żadnych dwójek i chyba tylko i wyłącznie z tego powodu zdecydujemy się na tego Murloka, tutaj 2-1, który przyzywa jeszcze
Murloka Scouta. 1-1. Znaczy nie Scouta, tylko zwiadowcę. No, tak. Weźmiemy to, żeby mieć jakieś dwójki. Dwójek na pewno potrzebujemy. No tak samo tutaj jest dość ciekawie. Moglibyśmy wziąć drugiego najemnika, moglibyśmy wziąć drugą zabójczą truciznę, albo właśnie dwójkę. Natomiast wydaje mi się, że wolimy mieć teraz trochę mocniejszych stronników. Weźmiemy tego najemnika z Gitgeschäftu. Tak. I myślę, że na tym poprzestaniemy, jeżeli chodzi o takich droższych, mocniejszych stronników. Przynajmniej na tą porę. Mamy Słońcowierce, mamy Master of Disguise i Tajemnego Golema. Tak naprawdę wybór jest pomiędzy tymi dwoma kartami. Mówiłem, że nie chcemy już drogich stronników, no ale Słońcowierca jest naprawdę dobrą kartą. Myślę, że stanowczo może się nam przydać i zdecydujemy się na niego właśnie, na nią. Właśnie w tym przypadku. No ale teraz już chciałbym coś taniego. O właśnie, Smoczek. Smoczek jest super. To jest bardzo taka solidna karta, 3-2 za 2, standardzik, a jej dodatkowym plusem jest to, że nie można w nią strzelać czarami, ani mag nie może użyć swojej umiejętności na tego smoczka, także no, bardzo solidna karta, bierzemy tutaj nawet bez zastanawiania się. Podobnie w tym przypadku, te dwie karty muszą pozostać na stole dość długo, powiedzmy 2-3 tury, żeby móc w pełni wykorzystać ich potencjał, natomiast tenże agent 3-3 za 3 sam w sobie jest solidny, ale jeżeli użyjemy go z kombinacją, chociażby z ciosem w plecy czy zabójczą trucizną, to mamy możliwość zadania dwóch punktów obrażeń w wybrany cel, także jak najbardziej solidna karta, jedna z moich ulubionych dla Łotra i myślę, że tutaj nie ma co się w ogóle zastanawiać. Tak samo tutaj. Tak jak wspominałem, tarczowy z Sendzinu jest jedną z tych kart, które bierzemy zawsze. Czwórek mamy dopiero jedną i jest to obrońca arbuza. Także tutaj bierzemy śmiało tarczowego. Tak samo w tym przypadku mamy cieniutkiego murloka, mamy krokodyla, który jest całkiem spoko. Bardzo lubię karty 2-3, dlatego że mamy możliwość dać im plus jeden chociażby z arbuza czy z tej kapłanki utrzymać go na stole przez chociażby dwie tury. Natomiast mamy tutaj Defias Ringleadera, którego łatwo nam będzie użyć z kombinacją. Mamy cztery bardzo tanie karty, które będzie można użyć jako rozpoczęcie kombinacji, no i wystawić tegoż Ringleadera albo chociażby z monetą, także bardzo fajna karta na arenkę. Cóż my tutaj mamy? Mamy przygotowanie, tudzież preparation, które jest super dla Miracle Rogue'a, ale dla nas no, nie jest jakieś super potrzebne. Mamy górskiego olbrzyma, który tak naprawdę wymaga od nas posiadania dużej ilości kart w ręku, a raczej nie będziemy tego mieli, raczej będziemy grali takiego tempo Łotra, takiego, który wystawia coś co chwilę, czarami sobie pomaga i kontroluje sytuację na stole, także raczej nie będziemy mieli zbyt dużo kart w ręku. Za to jest duża szansa, że będziemy mieli dość dużo stronników na polu gry, biorąc pod uwagę, że mamy tego Defias Ringleadera, który jest tak naprawdę dwoma stronnikami za jeden, no i tego Murloka, który też jest dwoma stronnikami za jeden, więc tutaj morski olbrzym może nam się jak najbardziej przydać. Jest duża szansa, że będziemy w stanie go wystawić w okolicach piątej tury, powiedzmy. No i podobny wybór jest tutaj. Mamy takiego standardowego raptorka, mamy trzeciego tego najemnika, ale to już nie chcemy go. Za to mamy Frostwolf Warlorda. Tak jak wspominałem, jest duża szansa, że będziemy mieli dużą liczbę stronników na polu gry, a on zyskuje plus jeden za każdego sojuszniczego stronnika na polu gry, także jest duża szansa, że będziemy w stanie go nieźle podpompować i myślę, że w tym przypadku wybór jest prosty. No teraz tak, mamy ogra, który dawałby nam moc czarów do ciosów w plecy i już, bo nie mamy żadnych
innych takich czarów. Mamy krokodylka, który jak wspominałem jest dość solidną kartą i mamy berserkera z Gurubashi, który w przypadku Łotra może nie być aż taki cudowny. Myślę, że w tym przypadku zdecydujemy się na wybór jest pomiędzy krokodylem a ogrzym magiem. Czwórek mamy mniej niż dwójek. Czwórek mamy ile? Raz, dwa. Natomiast dwójek mamy raz, dwa, trzy. Mamy tylko trzy dwójki. Myślę, że w tym przypadku zdecydujemy się jednak mimo wszystko na krokodyla, żeby mieć chociaż te tak pięć dwójek, żeby mieć, być w stanie zagrać odpowiednio dużą liczbę stronników na początku gry, uzyskać kontrolę nad stołem i potem już jej po prostu nie oddawać. Tutaj tak, mamy harpię, mamy wilczka i mamy gula. Harpia odpada od razu. Drugi gul mógłby być ciekawym pomysłem. Wilczek tak samo wcale nie jest najgorszy. Myślę, że zdecydujemy się na gula, jako że w tym momencie mamy trzech stronników, których zagrywamy tak czy srak, cokolwiek by się nie działo. Za trzy możemy mieć czterech, czemu nie? No i możemy mieć pięciu, jak widać. Tutaj Erwin Ring Farsir, już wspominałem w poprzednich odcinkach. O, jeszcze, przepraszam. Bardzo mocna karta, 3-3 za 3 i leczy 3, także na przykład jeżeli wystawimy ogra, zabijemy nim coś tam, uleczymy go za 3, on zabije jeszcze jednego stronnika i jeszcze jednego, także to może być bardzo ciekawa opcja, bardzo ciekawe takie wsparcie dla naszych innych stronników. Tutaj wybór jest dość interesujący. Mamy tutaj tą Dragon Link Mechanic, która dobrze by nam wypełniła tą małą lukę w czwórkach, jako że mamy tylko dwóch stronników za cztery. Mamy natomiast Assassin's Blade, czyli mieczyk. Problem polega na tym, że tych stronników takich droższych mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu. Mamy 7 na 24 karty, to jest 1/3. Wolelibyśmy jednak trzymać to w takiej, że tak powiem, trochę tańszej tonacji. I w związku z tym zdecydujemy się na Dragon Link Mechanic, jako że w późniejszej fazie gry będziemy mieli tych mocnych stronników, wcale nie potrzebujemy się wspierać tutaj bronią, mamy inne opcje. Sap jest, tudzież ogłuszenie, jest dość cienką kartą. Zimna krew jest w porządku, może być interesująca. Tak samo jak Arcen Squire, to by był nasz drugi stronnik za jeden. Jeżeli faktycznie chcemy takiego tempo rogala sobie złożyć, to myślę, że Arcen Squire będzie lepszym wyborem, dlatego że ma tą boską tarczę, tak? Czyli jest szansa na przedgrając na maga. On zmarnuje swoją drugą i trzecią turę, używając umiejętności bohatera, żeby tylko zabić tego Arcen Squire. Może być bardzo, bardzo fajna karta na rozpoczęcie gry. No i teraz tak. Smoczek. Przepraszam, muszę wymykać jednak. Przepraszam was bardzo. Smoczek byłby super, gdybyśmy mieli dużo dobierania kart i możliwość właśnie utrzymania dużej ręki. Raczej nie będziemy mieli takiej możliwości. Kobra natomiast jest za trzy. Jak widzicie, tych trójek mamy najwięcej, więc no tylko z tego powodu tak naprawdę odpada. Natomiast tutaj ta nauczycielka purpurowych jak najbardziej jest ok. Mamy trzy czary w tym momencie, z tego co widzę, tylko także nie wykorzystamy za bardzo jej umiejętności przyzywania tych tam uczniów. Natomiast wypełni nam jak najbardziej tutaj tą czwóreczkę.
No tutaj licytator z gadżetonu byłby super, gdybyśmy mieli właśnie większą liczbę czarów, technik kontroli umysłu. Jest bardzo ciekawą kartą, tak samo jak Master Swordsmith. Mimo tego, że tych trójek mamy najwięcej, to w tym przypadku, patrząc na naszą talię, najlepszym wyborem będzie technik kontroli umysłu, dlatego że to jest taka dodatkowa możliwość kontrolowania stołu, kontrolowania naszego przeciwnika, a to właśnie będziemy chcieli taką początkową agresję zarzucić, utrzymać ją przez tą środkową fazę gry i potem mocnymi stronnikami na końcu wykończyć przeciwnika, także technik kontroli umysłu może nam w tym pomóc. No tutaj wybór jest prosty, alarmobot jest gówniany, ten golem, nie, to dla mnie ta karta jest u kantupu potłuc, przykro mi. Natomiast ta Young Priestess może się przydać jak najbardziej. Mamy arbuza, mamy słońcowierce, mamy Sengina, także mamy trochę tantów, będziemy w stanie schować ją za czymś i mam nadzieję wykorzystać. No i ostatni wybór. Alarmobot gówno, Angry Chicken. Nie mamy tyle buffów, żeby był taki fajny. No i drugi technik kontroli umysłu. Także ciach. Wyszła nam talia, w której mamy najwięcej trójek, jak widzicie. Nie jest to specjalny problem, szczególnie, że mamy naprawdę całkiem interesujących stronników. To jest bardzo fajna talia. Jeżeli chodzi o stronników, jeżeli chodzi o czary, to tutaj trochę nam tego brakuje. Nie mamy żadnego Eviscerata, nie mamy żadnego Assassinates. Także pod tym względem troszkę nam tutaj brakuje, ale stronników mamy naprawdę solidnych. Nie mamy co prawda nic z wyciszeniem, ale myślę, że to nie jest jakiś specjalny problem. Myślę, że ta talia dla Rogala jest naprawdę solidna i myślę, że bylibyśmy w stanie dobić nią spokojnie te 7 zwycięstw, a co dalej to już zależałoby dużo od tego, na kogo byśmy trafiali. Jeśli trafilibyśmy na maga, który miałby, nie wiem, 4 fale płomieni, to mogłoby być ciężko, ale w innym przypadku myślę, nie byłoby tak źle. Także to są moje przemyślenia na temat tego draftu. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. Zapraszam Was oczywiście do kolejnych. Będziemy omawiać taki przykładowy draft dla każdej z klas. Także powodzenia w Waszych grach jak zwykle. Do zobaczenia następnym razem. No i mam nadzieję, że nadal będziecie mnie oglądać. Hej.